Rozpoczynamy misję, trip tygodnia, trip miesiąca właściwie. Generalnie idziemy tam o całkę daleko w góry, nie widać stąd. Pogoda generalnie dopisuje. Idziemy sobie teraz stokiem w górę. Zaczynamy z taką wędrówkę. Jest godzina 8:10 rano. Mamy już zaliczone, żeby dojść tutaj. 2000 kroków, no i co? Teraz tylko cały czas pod górę martwi mnie jedno, bo generalnie pogoda jest bardzo git. Tylko jak widać, o tam w oddali strasznie duże parowanie jest. Bo generalnie nie jest jakoś gorące, jest tam 18 stopni, ale przez to, że cały czas idę, to praktycznie pot ścieka po mnie jak po dziwce, więc wiecie, rozumiecie. Jest generalnie za 29, tutaj może nie widać tej stromizny, ale tu jest podejście około 40% nawet. Także bardzo stromo, teraz mamy taki najstromszy fragment, około pół godzinki drogi. I będziemy już praktycznie wychodzić w szczyty górskie. Most taki trochę spróchniały jest, ale działa. Widać, witamy w Karkonoskim Parku Narodowym. Osoby schodzące z góry, osobom idącym do góry mówią cześć, dzień dobry i tak dalej, i tak dalej. Taki w sumie turystyczny zwyczaj w ramach, nie wiem, także życzenia powodzenia czy coś takiego. To jest ciekawostka taka w sumie. Dochodzimy tutaj do takiej ciekawej formacji skalnej. Słońce dopiero zaczyna tak jakby górować. Zakaz wstępu. Ale to tam dalej. Grozi zawaleniem skałka. Dlatego zamknęli. Kiedyś tu można było normalnie sobie wejść. Tam do góry nawet. Ale no jak grozi zawaleniem, no to nie będziemy wchodzić, bo tam jest generalnie bardzo fajny widok. Tu mamy jeszcze szrenicę tam, o. Więc a my będziemy szli tam, na samą górę jeszcze. Ogólnie to nie są jeszcze najlepsze widoki. Ale jest przekozacko, a najlepsze widoki będą tam ze szczytów. Tam to będą dopiero widoki. Tutaj jeszcze jest pikuś. Tam jest nasz czwarty, ostatni punkt, bo teraz jesteśmy na pierwszym punkcie naszej podróży. Będzie jeszcze drugi punkt, trzeci i tam jest czwarty końcowy i stamtąd już będzie zejście na dół. A stamtąd z dołu weszliśmy i tam skończymy naszą podróż. No i teraz mamy 45 minut 50 taką drogą do kolejnego punktu, więc sobie tutaj powolutku będziemy podróżować. Tu jest taka o dolinka, tu o w dół to jest Łapski Kocioł. No i tutaj generalnie zimą jest pełno śniegu, tu się nawet śnieg w tej dolince utrzymuje do lata, do lipca czasami. No i kiedyś była taka plama śniegu tutaj mniej więcej, o, w tej części, i tam u góry jest drugi szlak na samą górę bezpośrednio. My idziemy nie bezpośrednio, bo przez jeziorka, tylko my idziemy bezpośrednio, tam jest bezpośredni. I z tamtego szlaku kiedyś szliśmy z ziomeczkami i to był taki 100-metrowy płat śniegu. Postanowiliśmy sobie zjechać na butach. No i wyobraźcie sobie, że zaczęliśmy hamować w połowie i zjechaliśmy tam, gdzie jest ta kosodrzewina, od góry aż tu dopiero na tej ścieżce udało się wyhamować. No i co najlepsze, jeden z kolegów skręcił sobie kostkę, więc taka mega głupia zabawa, nic nie polecam. A my sobie idziemy spokojną trasą tutaj do naszego drugiego punktu postojowego. To jest taki tutaj mostek, mamy dużo takich mostków, generalnie będzie właśnie po drodze. Tu są bardzo mokre tereny po zimie, mokradła, bagna i tak dalej. Więc dużo takich mostków będzie, dużo takich duktów kamiennych. I tak sobie będziemy szli około 35-40 minut do drugiego punktu postojowego. Bardzo ładne widoczki generalnie jeszcze pokażę. Tutaj o, tam. To mega epicki widok na miasto, ale tam gdzieś dalej będą jeszcze lepsze widoki, więc to taki na razie. Tam jest nasze miasto, z którego wyszliśmy, a tu jest nasza droga. Generalnie ona tak wygląda, tam daleko, daleko, daleko. Nie wiem, jak tu była teraz jakaś burza albo ulewa, no to trochę przejebane by było, że tak powiem. Tu generalnie muszę uważać, jak idę, i ten fragment bardzo powoli,
Bo jest, jak widzicie, takie mega ostre kamienie i ciężko się tu idzie. Ała, generalnie już 10 tysięcy kroków mamy na Krokomierzu, a jesteśmy jeszcze nawet nie w jednej trzeciej drogi. Jesteśmy, no jeszcze mamy bardzo dużo drogi przed nami. 30 koła kroków siądzie tak o. Mamy aż tam na górę, idziemy tylko troszeczkę dookoła. Trochę te chmurki tu zbierają. Troszkę to martwi. Mam nadzieję, że na burzę raczej się nie będzie zanosić, bo nie ma takich, nie ma ani konwekcji, ani takich temperatur, żeby było burzowo. Może co najwyżej jakiś deszczyk pokropić. Powiem tak, jest trochę pizda z grochem. Tu generalnie mówimy taki skok trochę, no i tam mamy całą drogę, tam daleko jeszcze, w chuj. Generalnie nie wiem, dlaczego jest napisane, że 45 minut się idzie. Jak? Ja idę już jakieś 25 i punktu docelowego jeszcze nawet nie widzę. No tu teraz tych skał jest tak narąbane. To są zielone te na skałach osady. To są siarczany jakieś z kwaśnych deszczów, z opadów. To są na pewno siarczany i tyle wiem na ten temat. A my idziemy dalej, bo tu jest jeszcze droga. Patrzcie te widoki. Tu jest jeszcze lepszy widok. Tam o, na górną ścianę tamtego kotła. Tu jest mniejszy kocioł, a tam jest ten większy. No my generalnie tam na górę będziemy szli, więc jeszcze trochę to potrwa na spontanie. O, tam do góry będziemy szli. Tam na samą górę. Oj, tu lepiej widać ten duży kocioł. Trochę chmurków jest tutaj. Jak widać, nie widać tego tak super, ale myślę, że i tak jakaś fajna panoramka z mgły wyjdzie. Prawdopodobnie później z góry będą jeszcze lepsze. Zobaczymy, no niestety tak się trafiła pogoda. Z tym nie zrobimy. To wygląda trochę jak jakieś wrota do piekieł, nie? Ciekawie w sumie. Jak widać, podejście jest gigastrome. Jeszcze mamy dystansu, a dystansu do przejścia od cholery. Tam już takie ładne widoki są w tle, a my idziemy dalej na górę. Tu jest generalnie fajny motyw, jak się idzie. Patrzcie to. Jakiś zajebisty motyw. To jest, kurde, coś niesamowitego. Patrzcie. Tu jest, kurwa, no piękniej tu być nie może. Idziemy jeszcze na górę, na skałkę. Jest jeziorko. Jest, no, gigaślicznie, że tak powiem. Dobra, mamy godzinę, chwilę po 10. Mamy jakieś 13,5 tysiąca kroków z domu. Generalnie to jest najlepsze, że tam o widać śnieżne kotły. To jest drugi szczyt, na który idziemy w tym mleku. O, teraz się lepiej wyostrzyło. Gdzieś tam. Więc tam idziemy. Tu będziemy generalnie szli tam do góry i cały czas tamtędy już tam o. Aż tam. Później będziemy tam daleko z powrotem do miasta. Jest jakaś 1/3 całej drogi za nami. Jest to jedno mniejsze jeziorko, tam gdzieś jest jeszcze drugie większe, bodajże z drugiej strony, czy tam dalej. Jakoś tak, będziemy bliżej, to jeszcze na pewno porobię zdjęcia jakieś tego jeziorka, zbliżenia i tak dalej. Tu jeszcze chciałbym tylko sobie panoramkę strzelić i w sumie idę dalej. Drugie jeziorko, mniejsze, to jest takie płytsze tutaj generalnie, ale tu jest lepsze widoki i tam jest schronisko. Generalnie kiedyś się baba, znaczy nie jedna osoba, z tej półki skalnej się spitoliła na dół, jakieś 150 metrów w dół, a my zaraz idziemy sobie tamtędy, po tych skałach tam, na samą górę. Najcięższe to podróży przed nami, jakieś godzinka, a już mamy 14 tysięcy kroków. Najebane. Trasa jest taka, tam są te dwa jeziorka, które minęliśmy, a generalnie powiedzcie mi, czy to nie jest zajebisty widok.
Serio, a z góry jest jeszcze lepszy. Idziemy do góry dalej. Tutaj mamy naszą ścieżkę. Tą ścieżką i tam później na samą wyszką górę tam. To było na razie na tyle. Jesteśmy w dość wysokim punkcie, prawie na szczycie już. Tam do szczytu niedużo. Generalnie według tych tabliczek to mamy 1,5 kilometra do szczytu, tu po tych gołobozach całych. Ale tu już jest leciutko pod górkę, można sobie tak na spokojnie już iść. Także 1,5 kilometra do szczytu, już mamy 17,5 tysiąca kroków na krokomierzu. Także i później jeszcze 5,5 kilometra od tamtego szczytu na drugi szczyt, czyli 7 kilometrów i później jeszcze kilka kilometrów zejścia. Więc a ja już ledwo zipię, po drodze muszę znaleźć jakiś strumyk, bo będzie krucho jak nie znajdę czkawkę już strumyka, bo już ledwo daje radę. Na szczęście później za te 1,5 kilometra już głównie po płaskim, a za 5 kilometrów już głównie z góry, więc najcięższe fragmenty już tej trasy już totalnie za mną i można sobie iść dalej ładnie tutaj. Tam jest jeszcze druga, na śnieżkę skurcze mnie łapią. 17 tysięcy kroków bez rozgrzewki po górach chodzi. To jeszcze zrobię parę jakichś fajnych ujęć, bo to są takie fajne, taki kosmiczny klimat trochę, więc zrobię tu parę ujęć i drałujemy dalej do góry. Fajne to gołoboże, taki naprawdę mega kosmiczny klimat tu jest. Generalnie pojawił mi się kolejny problem. Bardzo mocne skurcze łydek mnie zaczęły łapać. A ja jeszcze nie jestem na samej górze, także. Ale już źle kilkaset metrów do szczytu mamy. Na dole fajną mgła, tam gówno widać. Jesteśmy ponad chmurami, więc jest dobrze, idziemy dalej. Ogólnie, jak się idzie w takim mgle, mleku, w chmurach, taką trasą, gdzie jest dookoła tylko coś takiego, nie ma się totalnie energii. To jest takie, nie wiem, już mam takie zwątpienie, żeby tu iść do góry, znaleźć coś do picia, tu się kończy i iść dalej. Ogólnie te barierki mega mnie cieszą, bo są oznaką, że po dokładnie 19 tysiącach kroków udało mi się dojść na szczyt. Oczywiście jest mgła w dole, więc widok niestety będzie gówniany. Tu nawet ludzi 100 metrów przede mną nie widać. Jest mgła na 100 metrów. Temperaturka jest spoko. No, szkoda, że nie będzie widać nic. Przynajmniej z dołu jakieś widoczki były nagrane. Może jeszcze gdzieś tam później dalej coś się trafi takiego, że chwilę mgły nie będzie. No niestety mgła jest zbyt ogromna. Kupę tu widać. No niestety, mgła jest za dużo. Nie będzie widoków. Tak, w kurwie nic nie widać, bo jest mega mgła. Może coś będzie widać, ale no, zobaczymy. No tak. Z tą widocznością to jest bieda, no ale tam na dole byliśmy, w samym dole. Generalnie. Zobaczcie, jak jest wysoko. Raczej by się spaść nie chciało. Ładnie ten budynek się tak wyłania z tych chmur, z mleka. Tam jest deska stalna ogólnie. Granica czeska, polsko-czeska, właściwie tak dokładnie jesteśmy na granicy polsko-czeskiej, więc tak to wygląda. Śnieżne kotły, 1490 metrów nad poziomem morza. Ile nam teraz zostanie? Syńska Podeskiem jeszcze ten 2 km, Szklarska Poręba 8,5 km jeszcze z buta, ale już głównie z góry, więc git. Niestety mgła, nic nie widać. No, bieda, no tam na samym dole
Tam generalnie gdzieś na Sandalach w tej mgle. Tam byliśmy. O, tu jedynie widać tylko mgłę. Tu już zeszło. Zeszła mgła. Klimacik jest ogólnie potężny. I takie fajne rzeczy. Tam gdzieś będziemy szli, tam dalej. Za niedługo. Szerenica 15 minut, ale to już tu jest, to tam. Ja będę szedł góra 10, może 5. No, miałem nie zahaczać o szerenicę generalnie, ale znaczy jest 12.10, więc już chodzi tak bardzo szybko schodząc, już nie mam w sumie co nagrywać, więc uznałem, że zahaczę jednak o ten punkt, że jak już mieć motywację zahaczać o wszystkie punkty, to zahaczać o wszystkie. Zobaczcie, generalnie tam byliśmy, tam jest droga do góry, tam daleko, tam byliśmy, wszędzie, teraz idziemy tu. Wydawało się z daleka, wydawało się to bardzo daleko, no ale tu około godziny szedłem, od tamtąd aż tutaj do tego schroniska. Jest teraz tuż przed nami. Teraz tak. Tam jest placka. Tam są piechowice. Jeszcze dalej jest jedzenie góra. To generalnie chciałem pokazać. Teraz generalnie coś ciekawszego, bo właściwie to jest kurwa ludzi generalnie. Jeden wielki zlot. O. To jest jakaś pielgrzymca, bo to jest schronisko generalnie. No my już będziemy szli sobie tam. Jakbyś się kiedyś zastanawiał, jak się Tietrzew po czesku nazywa. Bardzo zabawna nazwa. I punkt na trasie. To też jest schronisko na Hali Słowickiej. No i teraz generalnie tutaj mamy takie mega strome zejście. Będziemy schodzić już do podspodu Kamieńczyka i widać Klawskie. To jest jakieś kilka kilometrów ostatnie. Bardzo stromego zejścia, jak widać. Mega stromo tu jest i cały czas jest tak stromo do samego końca. Ogólnie jest zakaz wejścia, więc nie będę się tam pchał. Ale tu już słyszę, że tu płynie taki zdrowszy strumień. Więc za chwilę będzie można sobie wodę tutaj uzupełnić i już widzę ten strumień tutaj płynie. No i generalnie taką wodę i tak polecałbym przefiltrować. Bo ona jest niby czyściutka, ale wrzucamy butelkę najpierw. Wygląda dość czysto, nawet kryształki wody, które przypływają, więc wygląda świeżo. Tylko sobie płynie tam dalej. Śliczny pięć plus. A tutaj mam jeszcze spod Kamieńczyka na dole, który możecie kojarzyć z jednego z poprzednich vlogów. O, ciekawą historię mam generalnie. Kiedyś chciałem sobie wejść tam, nie? To był najgłupszy pomysł generalnie, bo chciałem sobie zrobić zajebistą fotę, nie? A tam generalnie był mech, było ślisko. I ten. No. I mech się oczyznał się na tu i musiałem złapać gałąź. W ostatnim chwili złapałem gałąź. I dosłownie z tamtego miejsca, o! Z tamtego miejsca, on się spierdolił 27 metrów na dół, gdybym nie złapał gałęzi, bym dzisiaj nie żył.
z racji, że schodzimy już na dół, został mi może ostatni kilometr do domu, a wejście po schodach to będzie ja pierdolę. To jest w ogóle rzeka kamienna, pozdrawiam. Czas na małe podsumowanie całego tripa. Generalnie tak. Początek, pierwsze pół godziny, nie wiem, nie mogłem się dobudzić, takie mega jałowe. Dalej szło całkiem spoko. No i tak między 13 tysięcy a 16 tysięcy kroków miałem taki mega długi pierwszy kryzys, trzech kryzysów. No ale dobra, jakoś tam się doszło. Po 9 byliśmy na tym szczycie, później szliśmy dalej. Około 11 dotarliśmy do tych jeziorek takich polodowcowych. Generalnie tam, wchodząc już do śnieżnych kotłów przed 11, tam to był jakiś też kilometraż, już 18 tysięcy kroków, coś takiego, złapał mnie drugi silniejszy kryzys, taki, że już chciałem byle wejść, myślałem nawet, żeby odpocząć po prostu godzinę, zregenerować się, poleżeć na trawie i wrócić, ale jakoś tam te siły się zregenerowały, bo już było z góry trochę. No i później cała droga dalej i teraz od jakiegoś ostatniego kilometra, 1000 kroków mniej więcej, 1500, mam tak kurewski kryzys generalnie, że nie wiem, idę z góry, a się boję, że mogę do domu nie dojść, bo zmęczony jestem mega, mega, bo to jest ponad 30 tysięcy kroków, na końcu wrzucę ja z krokomierzem, bo jeszcze idę do domu, więc jeszcze 1000 co najmniej wejdzie, jak nie lepiej, ale ja ostatni raz począłem, było 34 tysiące, więc grubo, grubo. Ponad 25 km tam było zaznaczone, ale tu około 30 km łącznie wyjdzie. No, ale to po tak górzystym terenie, po najcięższych górskich szlakach, że by to wypłaszczyć te interwały wszystkie, te z trudności, skalistości i tak dalej, to jest, można porównać tak, jakbym, żebyście mieli wyobrażenie, przeszedł 60 km po płaskim gdzieś na przykład w Warszawie. Pozostałe takie rzeczy to tak, no generalnie mega bolą mnie, wszystko mnie boli, dosłownie nie mam siły już iść, idę z góry i nie mam siły iść, się boję, że zaraz padnę, bo tak, jestem mega głodny, mega spragniony, mam mega brak mocy, tak już ledwo idę, już ciągnę nogi, zresztą tak, mega boli mnie kręgosłup, mega bolą mnie całe nogi, uda, łydki, kolana, stopy, o stopach tu już nie wspomnę, są mega całe pozdzierane. I to by było na tyle w tym podsumowaniu. Elo, siema, widzimy się w następnym materiale. Pum.